Pośród nas czai się zabójca. Na przestrzeni dziejów jego ofiarami padły miliony ludzi. Korzystali z niego szamani i naukowcy. Obecnie jego siła może przyczynić się do leczenia poważnych schorzeń. Ten zabójca to toksyna. Cuda współczesności. 20 marca 1995 roku ludzie podróżujący tokijskim metrem padli ofiarami trującego gazu. Wybuchła panika. Zmarło 12 osób. Użyto sarinu, a za zamachem stała grupa fanatyków religijnych. Sarin atakuje układ nerwowy. Człowiek szybko się dusi. Objawami są pocenie się, niekontrolowane biegunki i wymioty. Jeżeli płyny ustrojowe dostaną się do płuc, człowieka czeka śmierć. To potworne. Jesienią 2001 roku ewakuowano budynek Senatu w Waszyngtonie. Tym razem ktoś przesłał pocztą zarodniki wąglika. Jeśli wąglik dostanie się do organizmu w takiej postaci, wywołuje krwotoki i zakażenie układu oddechowego. Śmierć powoduje zaledwie 25 wolnych zarodników. Kolejny głośny przypadek. Podczas kampanii prezydenckiej na Ukrainie przewodniczący opozycji Wiktor Juszczenko zachorował na tajemniczą chorobę po tym, jak zjadł obiad z szefem służb bezpieczeństwa Ukrainy. Cierpiał na poważne bóle pleców, zapalenie trzustki i paraliż. Tajemnicza choroba zaatakowała jego twarz, czyniąc ją prawie nierozpoznawalną. Testy przeprowadzone w Australii wykazały, że Juszczenko został otruty dioksyną, substancją silnie rakotwórczą. Dioksyna jest produktem ubocznym środków chwastobójczych. Niszczy nerki i wątrobę. Może być śmiertelna. Mimo otrucia, w styczniu 2005 roku Juszczenko został zaprzysiężony na prezydenta Ukrainy. Toksyny wciąż wzbudzają strach. Są także potężną bronią. Dowodem na to są powyższe przypadki. Toksyny mają różną postać. Co zatem stanowi o ich sile? Toksyną nazywamy substancję, która po dostaniu się do organizmu człowieka bądź zwierzęcia powoduje zaburzenia w jego funkcjonowaniu. Naturalne trucizny są zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. W pierwszym przypadku dotyczy to naparstnicy, wilczej jagody, a nawet trującego bluszczu. W królestwie zwierząt najsilniejszymi toksynami dysponują jadowite węże, pająki oraz owady, takie jak pszczoły, osy i szerszenie. Trującymi substancjami organicznymi są również arszenik i tal. Toksycznymi związkami chemicznymi zaś cyjanek oraz wytwarzane przez człowieka trutki. Trujące są także leki oraz gazy, takie jak tlenek węgla. Tym, co decyduje o sile danej trucizny, jest dawka. Dawkowanie sprawia, że każda substancja może być trująca. Niektóre substancje, jak na przykład jad kiełbasiany, już w minimalnych dawkach są zabójcze. Inne w większych. Nawet nadmiar zwykłej soli kuchennej może być szkodliwy. Działanie toksyn na nasz organizm może być tak zróżnicowane, jak one same. Trucizna może zostać połknięta albo wchłonięta przez skórę lub nos. Kiedy dostanie się do organizmu, atakuje różne organy i układy. Jeżeli działa na tkanki, zainfekuje je, prowadząc do schorzenia. Kiedy zaatakuje organy, obumierają one, a tym samym ich właściciel.
Tak więc substancje te mają różne działanie. Truciznę przyrównałbym do klucza nasadkowego. Zmienia strukturę naszego organizmu, co przynosi fatalne skutki. Znajomość trucizn sięga tysięcy lat wstecz. W jaki sposób człowiek wynalazł trucizny? Nie mam pojęcia. Musiało to być bardzo dawno temu. Początki sięgają nawet kilkuset tysięcy lat wstecz. Starożytne cywilizacje żyły w zgodzie z naturą. Myślę, że wieloletnie eksperymenty i kosztowanie różnych rzeczy pozwoliły rozróżnić pierwsze prymitywne szkodliwe substancje. Nasi przodkowie, rzecz jasna, doświadczali też trucizn, jakimi dysponowały zwierzęta. Trucizn, które na drodze ewolucji stały się jadem. Trudno stwierdzić, czym dokładnie jest jad. Prawdopodobnie jego składnikami są różne rodzaje białek, szkodliwych dla wszystkiego, co jadowite zwierzęta ukąszą albo użądlą. Dla naszych przodków jad nawet najmniejszych zwierząt był niebezpieczny. Chodzi tu o jad stawonogów, pająków i owadów. Opisano ponad 38 tysięcy gatunków pająków. Według Światowej Organizacji Zdrowia tylko 30 albo 40 z nich stanowi realne zagrożenie dla człowieka. W przeciwieństwie do innych stawonogów, pająki wprowadzają jad po ukąszeniu ofiary. Służą im do tego nogogłaszczki i odnóża gębowe, które na drodze ewolucji przekształciły się w pazury jadowe. Jad wytwarzany jest przez gruczoły jadowe znajdujące się za głową pająka. Kiedy pająk chwyta zdobycz, jad płynie z gruczołów i wstrzykiwany jest do jej ciała. Dla pająka to bułka z masłem. Bliski krewniak pająka, skorpion, wstrzykuje jad w inny sposób. Skorpiony nie kąsają ofiary. Ich gruczoł jadowy znajduje się na ogonie. Jego ostatni człon zakończony jest kolcem jadowym. Tam też gromadzony jest jad. Skorpiony uderzają nim ofiarę, wstrzykując truciznę. Siła jadu skorpionów znana była już w zamierzchłych czasach. W roku 198 ludność Hatry, miasta na terenie współczesnego Iraku, ostrzelała wojska atakujących ją Rzymian dzbanami pełnymi tych pajęczaków. Kolejnym jadowitym stawonogiem jest wielka skolopendra. Wszystkie skolopendry i stonogi są drapieżnikami. Ofiarę chwytają za pomocą nogogłaszczek wykształconych z przednich odnóży, a następnie porażają jadem. W tym celu muszą się zbliżyć do ofiary. Sposób, w jaki skolopendra wprowadza jad, należy raczej traktować jak użądlenie niż ukąszenie, ponieważ jad nie jest wprowadzany za pomocą szczękoczułków ani zębów. Jednak stawonogami kojarzonymi z bolesnymi użądleniami są błonkoskrzydłe owady, pszczoły i osy. Myśląc o pszczołach i osach, większość osób ma na myśli naprawdę niebezpieczne gatunki afrykańskie. Pszczoły i osy wstrzykują jad żądłem wysuwanym z tyłu odwłoka. Jest ono tak małe, że dla większości z nas prawie niewidoczne. Żądło tej bezskrzydłej osy wygląda jak włos. Kiedy osa żądli, po prostu wysuwa żądło. Siła jadu tak małych stworzeń z pewnością szokowała naszych przodków. Jednak inna grupa zwierząt dysponowała znacznie silniejszymi toksynami. Grupy tej ludzie obawiali się najbardziej. Nie tylko ze względu na ich osobliwy wygląd, ale przede wszystkim na szybkość, z jaką atakowały. W rzeczywistości wąska grupa węży stanowi zagrożenie dla człowieka. Na świecie żyje ponad 2000 gatunków węży. 1/4 z nich to gatunki jadowite. Toksyczność jadów węży klasyfikuje się na podstawie narządów wewnętrznych, które atakują.
Jad niektórych żmij i grzechotników zawiera chemotoksyny atakujące układ krwionośny. Większość jadowitych węży Ameryki Północnej to grzechotniki. Ich jad niszczy naczynia krwionośne, powoduje martwicę i obumieranie tkanek. Po ukąszeniu ofiara czuje potworny ból, w jego miejscu powstaje obrzęk. Czasami dochodzi do tak poważnego krwotoku wewnętrznego, że serce nie jest w stanie go opanować. Inna grupa węży dysponuje jadem zawierającym neurotoksyny. Ich ukąszenie jest mniej bolesne. Za to jad atakuje centralny układ nerwowy. Często objawy nie występują nawet po 6 godzinach od ukąszenia. Jednak kiedy wystąpią, szanse na ratunek są nikłe. Towarzyszą im problemy z oddychaniem. Śmierć następuje po zatrzymaniu akcji serca. Być może dzięki temu to właśnie egipska kobra przyczyniła się do jednego z najbardziej znanych samobójstw w historii. Oto gatunek kobry, który ukąsił Kleopatrę. Samobójstwo od ukąszenia węża nie było złą decyzją. Przynajmniej nie było bolesne. Niezależnie od typu jadu, wszystkie jadowite węże dysponują wyjątkowym mechanizmem jego wstrzykiwania. Kiedy jadowity wąż chwyta zdobycz, mięśnie szczęk naciskają na gruczoły jadowe. Jad spływa kanalikami do wydrążonych zębów jadowych, które wstrzykują go do ciała ofiary. Jaki wąż jest najbardziej jadowity? Trudno powiedzieć. Afrykańska czarna mamba to duży wąż dysponujący silnie neurotoksycznym jadem. Innym gatunkiem jest australijski i nowogwinejski tajpan. Ten mierzący ponad 4 metry długości wąż ma niezwykle silny jad. Słynie z agresywności i wielu śmiertelnych ukąszeń. W przypadku ukąszeń tych węży śmiertelność wynosi 50%. Wystarczy minimalna dawka jadu. W przypadku tajpana za śmiertelną dawkę przyjmuje się 5 mg jadu. Nie tylko węże dysponują jadem. Inne gady, jak ta jaszczurka, również są jadowite. Na świecie żyją tylko 2 gatunki jadowitych jaszczurek. Są nimi Heloderma meksykańska oraz jej krewniaczka, rdzenna mieszkanka Arizony, Heloderma arizońska. Ugryzienie jest bolesne. Jednak chociaż ich jad zawiera neurotoksyny, helodermy to zwierzęta warunkowo jadowite. Aparat jadowy, jak i sam jad, różni się od jadów węży. W przypadku heloderm gruczoły ślinowe w procesie ewolucji przekształciły się w jadowe. Znajdują się one u dołu szczęki i połączone są z zębami wyposażonymi w rowki. Im bardziej jaszczurka wygryza się w ofiarę, tym więcej jadu spływa z zębów. Ale heloderma musi chwycić zdobycz pod odpowiednim kątem. Najbardziej urodziwymi płazami są jaskrawo ubarwione drzewołazy. Wiele płazów dysponuje jadem zawartym w gruczołach na skórze. W większości przypadków powoduje on tylko ślinotok u drapieżników. Jednak u tych południowoamerykańskich żabek jad jest jedną z najsilniejszych trucizn na świecie. Nią właśnie tubylcy nasączali strzały. Strzelali do małp. Każda trafiona błyskawicznie ginęła. Zarówno rzeki, jak i morskie tonie skrywają jadowitych mieszkańców. W większości przypadków są oni raczej bojaźliwi. Jad służy im wyłącznie do obrony. Ryby te są bardzo powolne. W przypadku ataku nie mają możliwości ucieczki. Większość z nich jest równie piękna jak jadowita. Są 3 grupy jadowitych ryb. Zaliczamy do nich skrzydlice, skorpeny i najbardziej jadowite szkaradnice. Jedne dysponują 11, inne 17 kolcami jadowymi. Każdy kolec zawiera kanaliki i pokryty jest cienką błoną.
Kiedy przeciwnik nadzieje się na kolec, błona pęka i jad dostaje się do jego ciała. Jak w przypadku hemotoksyn, kontakt z kolcami jadowymi tych ryb powoduje natychmiastową reakcję. Jad wywołuje silny ból. Według doniesień w miejscu ukłucia tworzy się duży obrzęk. Inni mieszkańcy mórz są o wiele bardziej aktywni. Węże morskie używają jadu do unieruchamiania ryb. Węże morskie były bohaterami mitów i legend. Od wieków napawały żeglarzy grozą. Te piękne gady powszechnie spotykane są w wodach ciepłych oceanów. Mało kto wie, że ich jad jest silniejszy niż jady węży lądowych. Znamy 70 gatunków węży morskich. Wszystkie są jadowite. Ich zęby jadowe znajdują się z tyłu szczęki. Ułatwia im to schwytanie śliskiej zdobyczy. Jad węży morskich należy do najsilniejszych w królestwie zwierząt. Ukąszenie, co należy do rzadkości, może jednorazowo zabić 3 postawnych mężczyzn. Urok tej meduzy jest niestety bardzo zwodniczy. Meduzy wyposażone są w komórki parzące, zwane pneumatocystami. Porównałabym je do mikroskopijnej wielkości woreczków zawierających kolce. Znajdują się one na mackach meduzy. Gdy tylko dotkną one planktonu albo niewielkiej ryby, pneumatocysty uwalniają jad. Kiedy pierwsi ludzie poznawali świat, zapragnęli także okiełznać siłę drzemiącą w jadowitych stworzeniach. Niestety wiedza ta miała fatalne skutki. Nie wiadomo, jak człowiek nauczył się wykorzystywać i przetwarzać trucizny. Wiadomo jednak, że wzmiankują o nich najwcześniejsze zachowane dokumenty. Fragmenty dotyczące trucizn odnajdujemy już w pismach starożytnego Babilonu. Wspominają o bogini Wuli, mistrzyni czarów. Inne wzmianki widnieją na egipskich papirusach. Oto egipski dokument datowany na 1500 rok przed naszą erą. Zawiera listę substancji uważanych w ówczesnych czasach za trujące. W większości chodzi tu o wyciągi z roślin, takich jak wilcza jagoda. Wspomniany jest również arszenik i jady pobrane od węży. Nauka o truciznach wywodzi się ze starożytnej Grecji. Rdzeń tox, zawarty w słowach toksykologia i toksyczność, wywodzi się z języka greckiego i oznacza strzałę. Dopiero w złożeniu to toxikon, to farmakon oznacza truciznę. Sokrates zmarł po zażyciu cykuty. W ten sposób starożytni Grecy uśmiercali skazańców. Grecy znali trujące właściwości cykuty. Zawarte w roślinie alkaloidy atakowały centralny układ nerwowy. Po zażyciu odpowiednio przygotowanej dawki, objawy takie jak brak czucia w mięśniach występowały już po 20 minutach. Filozof umierał prawdopodobnie przez kilka godzin. Jednak zarówno Grecy, jak i im współcześni starali się również uzyskać skuteczne antidotum. Dobrym przykładem będzie król Pontu Mitrydates VI Eupator. Zażywał niewielkie dawki różnych trucizn, wierząc, że uodporni się na nie.
Był pierwszym człowiekiem, który się na to odważył. Niestety jego wysiłki nie przyniosły spodziewanego efektu. W innym starożytnym imperium rozkwitło zapotrzebowanie na trucizny. W ówczesnym Rzymie często mordowano ludzi z wyższych sfer. Niektórzy trudnili się fachem zawodowych trucicieli. Najbardziej znaną trucicielką była Locusta. Locusta była ulubienicą Nerona. Cesarz zaangażował ją do zabójstwa swojego brata Brytanika, kandydata do tronu. Kobieta była znawczynią wszelakich trucizn i jedną z pierwszych płatnych zabójczyń. Obawiając się o własne życie, rzymska arystokracja zapoczątkowała zwyczaj degustacji kontynuowany przez setki lat. Jeżeli sługom po skosztowaniu potrawy nic nie dolegało, nadawała się do spożycia. Upadek Cesarstwa Rzymskiego oraz wieki ciemne uśpiły ludzką wiedzę. Powróciła ona wraz z nastaniem epoki renesansu. Trucizny stały się bardzo powszechne. Zawód truciciela również. W XVI-wiecznej Wenecji istniała nawet tak zwana Rada Dziesięciu, oferująca swoje usługi również w tym zakresie. Jej członkowie ustanowili nawet cennik. Pozbycie się księcia kosztowało tyle, papieża tyle. Niektórzy historycy nazywają ich włoską szkołą trucicieli. Jednak nie byli jedyni. W Rzymie działała Madame Tofana. Stosowała truciznę zwaną wodą Tofany. Był to roztwór arszeniku. Sprzedawała go kobietom, które truły swoich mężów, żeby odziedziczyć ich majątki. Arszenik był ulubioną trucizną Tofany. Cieszy się on złą sławą. Od setek lat był powodem śmierci wielu ludzi. Arszenik nie ma smaku ani zapachu. Był zatem niewykrywalny. Arszenik jest minerałem od wieków stosowanym do wyrobu farb, ceramiki oraz tekstyliów. Jako trucizna wywołuje różne objawy. Skutkami ubocznymi arszeniku są bardzo poważne bóle przewodu pokarmowego, prowadzące do nieżytu żołądka i jelit. Niekiedy objawy przypominają cholerę. Poza tym arszenik atakuje system nerwowy, powodując osłabienie, a nawet paraliż, co może prowadzić do śmierci. Renesans był epoką najbardziej znanych trucicieli w historii. Należała do nich Lucrecja Borgia. Okazało się jednak, że jej zła reputacja była wynikiem równie złej promocji. Lucrecja nikogo nie zabiła. Mordercami w jej rodzinie byli Rodrigo Borgia, późniejszy papież Aleksander, oraz jego syn Cezar. Wiele osób szczyciło się zaproszeniem na kolację do Borgiów, ale mało kto mógł o niej później opowiedzieć. Jako papież Aleksander VI, Rodrigo Borgia kontynuował swój pontyfikat bez skrupułów, trując przeciwników. W podobny sposób zginęło też 6 jego poprzedników. W epoce renesansu wykrycie trucizny w organizmie było niemożliwe. Dlatego były one tak często stosowane. Poza Włochami praktykę tę rozpowszechniła siostrzenica papieża Klemensa VII, Katarzyna Medycejska. Uważa się, że to właśnie ona zabrała tę wiedzę do Francji, kiedy poślubiła Henryka II. Obawiano się jej do tego stopnia, że ofiarowano Henrykowi puchar w kształcie rogu jednorożca. Wierzono, że atrybut tego mitycznego stworzenia miał moc neutralizowania trucizny. Wprawdzie Henryk mógł czuć się bezpieczny,
ale nie da się ukryć, że Katarzyna zapoczątkowała szkołę francuskich trucicieli. Należeli do niej paryscy truciciele. Najsławniejszą jej członkinią była markiza de Brinvilliers. Razem ze swoim kochankiem zabiła własnego ojca i brata, żeby przejąć rodzinny majątek. Została pojmana i spalona na stosie. W tym okresie korzystano z trucizn zawartych w grzybach. Za najbardziej toksyczne z nich do tej pory uważa się muchomory sromotnikowe. Zawarte w nich toksyny atakują wątrobę i nerki. Spożycie zaledwie jednego niewielkiego grzyba powoduje wymioty i silne bóle brzucha, które mogą prowadzić nawet do śmierci. Pewien człowiek postanowił zająć się studiami nad toksykologią. Nazywał się Mateusz Józef Bonaventura Orfila. Chciał uchodzić za ojca toksykologii. W 1814 roku napisał dzieło Traktat o truciznach. Korzystając z trucizn takich jak arszenik i opium oraz tych zawartych w muchomorach, Orfila stosował nietypowe metody. Eksperymentował na zwierzętach. Podawał arszenik psom, kotom, królikom, a nawet gołębiom. Następnie przeprowadzał ich sekcje. Obserwacje notował. Dzięki temu poznawał działanie trucizn na organy wewnętrzne. Jego obserwacje nie straciły na ważności. Na początku XIX wieku głównym źródłem utrzymania Amerykanów było rolnictwo. Gryzonie tępili za pomocą nowych, niezwykle silnych trucizn. Strychnina ma pochodzenie roślinne. Pozyskiwana jest z kulczyby. Ma bardzo gorzki smak. Powoduje odrętwienie całego ciała i problemy z oddychaniem. Atakuje mięśnie oraz nerki. Jest bardzo toksyczna. Stosowana jest jako trutka na szczury. Na przełomie wieków trucizny takie jak strychnina przechowywano w domach. Często w pobliżu leków, co w przypadku pomyłki stwarzało realne zagrożenie życia. Dlatego też wydano rozporządzenie nakazujące umieszczać trucizny w charakterystycznych, oznakowanych pojemnikach, informujących o potencjalnym zagrożeniu. Rynek zalały butelki i flakony o różnych kształtach, od trójkątnych po ośmiokątne. Wiele z nich miało charakterystyczne krawędzie i wybrzuszenia pozwalające rozpoznać butelkę po dotyku. Wybuch I wojny światowej przyniósł ze sobą nowe, o wiele groźniejsze toksyny. Ich wykorzystanie miało fatalne skutki. Nie wiem, kto to zapoczątkował. Wiadomo zaś, że podczas bitwy pod Ypres Niemcy po raz pierwszy użyli gazu bojowego iperytu przeciwko wojskom sprzymierzonym. Iperyt atakuje płuca i gardło, co natychmiast prowadzi do uduszenia się. Niebawem pojawili się specjaliści i chemicy. Używali gazu musztardowego, fosgenu i wielu innych substancji. Pochłonęły one setki tysięcy ofiar. Na mocy konwencji genewskiej z 1925 roku zakazano stosowania gazów bojowych. Niemniej jednak Niemcy oparli się zakazowi, wykorzystując cyklon B, bardziej znany jako cyjanek. Cyjanek jest mieszaniną organiczną. Nie wydobywa się go z rud, tak jak złota albo arszeniku. Podczas II wojny światowej naziści wykorzystywali go do eksterminacji Żydów w obozach koncentracyjnych. Było to wyjątkowo opłacalne, ponieważ niewielka dawka zabijała wielu ludzi,
szczególnie w zamkniętym pomieszczeniu. Dziesięć lat później, podczas zimnej wojny, badania toksykologiczne były ściśle tajne. Prowadziły je zarówno Związek Radziecki, jak i Stany Zjednoczone. Jednak do najbardziej znanego przypadku otrucia doszło pewnego zwyczajnego dnia w 1978 roku. Zdarzyło się to w Londynie. Pracujący dla BBC bułgarski dysydent Georgi Markow szedł do pracy. Nagle został trącony parasolem w nogę. Nie zdawał sobie sprawy, że został otruty jedną z najbardziej śmiercionośnych substancji. Była nią pozyskiwana z nasion rącznika rycyna. Jej działanie jest śmiertelne, a choroba przez nią wywołana nadal nieuleczalna. Rycyna powoduje martwicę tkanek oraz uszkodzenie wątroby, nerek i śledziony. Nawet mała dawka jest śmiertelna. Dopiero po śmierci Markowa lekarze zauważyli, że w jego nodze tkwił fragment szpikulca nasączonego trucizną. W obliczu tak wielu otaczających nas toksyn, połączenie sił nauki i medycyny w celu ich ujarzmienia było nieuniknione. W pierwszej połowie 1940 roku II wojna światowa ogarnęła trzy kontynenty. Pojawiło się wiele innowacji, niektóre z nich pochłonęły tysiące istnień. Podczas wojny wzrosła produkcja chemikaliów i środków farmakologicznych. Przyswojenie tak ogromnej wiedzy przez lekarzy było niezwykle trudne. Jeden człowiek postanowił stworzyć agencję kontrolującą zagrożenia ze strony nowo powstałych toksyn. Pierwsze Centrum Badań Toksykologicznych otwarto w 1953 roku w Chicago. Przewodniczył mu dr Edward Press. Po II wojnie światowej zauważył on, jak wiele dzieci narażonych jest na działanie trucizn. Centrum powstało z inicjatywy kilku szkół medycznych. Dzięki usilnym staraniom Pressa, obecnie każdy mieszkaniec Stanów Zjednoczonych ma dostęp do centrum toksykologicznego. Na terenie USA działają 52 takie placówki. Każdy stan ma do nich dostęp. Mają taki sam numer telefonu. Centra te są źródłem niezbędnych informacji dla osób narażonych na działanie toksyn. Każde centrum udziela wszelkich informacji. Linie telefoniczne czynne są przez cały tydzień, 24 godziny na dobę. Odpowiadają szczegółowo na pytania pacjentów oraz służb ratowniczych. Centra udzielają informacji z zakresu wszystkich znanych trucizn. W domach nie trudno znaleźć niezabezpieczone, toksyczne produkty. Najczęściej pod zlewem, w pralni albo w magazynie. Zazwyczaj są to środki do udrażniania rur, czyszczenia podłóg oraz mebli. Często zawierają ropopochodne destylaty. W garażach przetrzymujemy kosmetyki samochodowe, środki do nabłyszczania alufelg i odmrażacze do zamków. Każdego roku placówki odbierają telefony z rutynowymi pytaniami. W zeszłym roku wszystkie centra odebrały łącznie 2 miliony 400 tysięcy telefonów. Wiele z nich dotyczyło dzieci. 50% pacjentów to małe dzieci, które znalazły coś w szafce albo pod kuchennym zlewem. Dziecko najczęściej wchłonie niewielką ilość środka, poliże, posmakuje, połknie. Nie znaczy to, że to mu nie zaszkodzi. Najczęściej są to substancje kwasopodobne, żrące środki do udrażniania rur oraz środki do pielęgnacji mebli. Pomimo ogromnego postępu, posiadamy niewiele antidotów.
Nie ma leków na większość trucizn. W tej sytuacji odtrubanie jest tylko tymczasowym środkiem zaradczym. Dysponujemy tylko 5 odtrutkami przeciwko tlenkowi węgla, cyjankowi, opium oraz różnym narkotykom. Mamy również antidotum na zatrucia metanolem oraz płynami odmrażającymi. Większość surowic neutralizuje jady zwierząt. Skutkują od chwili ich wynalezienia. Pierwsze surowice opracowywano z krwi koni. Zwierzętom wstrzykiwano znikomą dawkę danego jadu, a kiedy uodporniły się na niego, badano przeciwciała, które wytworzyła ich krew. Nowe surowice opracowane z krwi owiec neutralizują nawet kilka rodzajów jadów naraz. Owcom wstrzykiwano kilka rodzajów jadów, a kiedy się uodporniły, opracowano serum. Przyszłością centrów toksykologicznych będzie wzmacnianie roli informacyjnej oraz znalezienie lepszych metod administrowania nią. Myślę, że w przyszłości fundusze pozwolą nam kontynuować badania, a bezpieczni pacjenci nie będą musieli przebywać w szpitalach. Toksykolodzy od zawsze starali się wyzwolić ludzi od działania toksyn. Obecne badania mają na celu sprawdzenie, czy te same śmiercionośne substancje mogą pomóc w leczeniu najstraszniejszych chorób, w tym nowotworów. Zakres działań w dziedzinie toksykologii może wzorem Boga Janusa mieć dwa oblicza. Jednym z nich jest zagrożenie bioterrorystyczne, szczególnie po ataku na Nowy Jork. Dzisiaj nie trzeba być chemikiem, żeby dysponować bronią biologiczną. Wąglik, rycynę, nawet sarin i fosgen można otrzymać w zaciszu własnego domu. Wbrew pozorom stykamy się z nimi codziennie, a potem słyszymy o brudnych bombach. Niedawno podjęto pierwsze kroki w walce z bioterrorem. Kongres uchwalił projekt o nazwie Biotarcza. Zapewnia on fundusze na opracowywanie nowych i ulepszanie już istniejących szczepionek oraz odtrutek. Okazało się również, że śmiercionośne trucizny mogą być sprzymierzeńcami w walce z poważnymi schorzeniami. Na przykład zatrucie jadem kiełbasianym. Jest to najsilniejsza trucizna znana człowiekowi. Nawet jej nanogramy powodują śmierć. Jad kiełbasiany atakuje układ nerwowy, który przestaje przesyłać bodźce do mięśni, szczególnie przepony. Kiedy przestają działać, dochodzi do uduszenia. Siła śmiertelnej trucizny służy obecnie innym celom. Te same grupy bakterii zawarte są w botoksie. Badania nad nimi rozpoczęto w XIX wieku, kiedy zauważono, że źle przetworzona żywność prowadzi do bardzo poważnych zatruć. W 1950 roku toksyny zastosowano w leczeniu niedowładu mięśni oka. Pewne małżeństwo naukowców z Vancouver zauważyło zmniejszenie się zmarszczek wokół powiek podczas leczenia mięśni oczu.
Bakterie znalazły nowe zastosowanie. Od 2002 roku botox używany jest jako środek wygładzający zmarszczki na czole. Bakterie hodowane są w warunkach laboratoryjnych, a następnie uśmiercane. Botox uzyskuje się pobierając od nich białko. Jego molekuły oddziałują na komórki nerwowe i mięśnie, wygładzając je. Interfere between the nerve and the muscle communication. It's very simple. You're cutting the telephone line. Botox może mieć znacznie szersze zastosowanie. Sam korzystałem z botoksu w przypadku kurczów mięśni szyjnych oraz dysfunkcji przełyku. Botoksem można również leczyć prostatę. Zapewne znalazłoby się znacznie więcej przykładów. Czeka go świetlana przyszłość. Badacze przyglądają się teraz innym truciznom, szczególnie jadom węży. Niedawno okazało się, że białko zawarte w jadzie jednego z gatunków mokasynów niszczy komórki nowotworowe. Jad tego węża zawiera 50 różnych białek. Jedno z nich jest czynnikiem niszczącym nowotwory. Naukowcy badają jego właściwości. Wcześniejsze badania przeprowadzone w Filadelfii wykazały, że składniki jadów niektórych węży hamują rozwój komórek nowotworowych. Ponieważ wykazują one podobną strukturę białkową, sądzimy, że białka zawarte w jadzie mokasyna miedziogłowca zwalczą raka, zahamują jego rozwój i nie dopuszczą do przerzutów. Mamy nadzieję, że dalsze badania to potwierdzą. Jak dotąd badania wykazały niezwykłe możliwości kontur prostatyny. Obecnie zajmujemy się glejakiem. To bardzo poważny nowotwór mózgu. Jad miedziogłowca badaliśmy również pod kątem raka prostaty, piersi oraz jajników. W każdym przypadku okazało się, że białko w nim zawarte zawiera substancje zwalczające nowotwór, uodparniając nowo budujące się naczynia krwionośne. To bardzo ważne odkrycie. Jak dotąd nowe leki testowane są na zwierzętach. Miejmy nadzieję, że tak samo zareaguje na nie organizm ludzki. Jeśli tak, toksyny zawarte w jadach pokonają najpoważniejsze choroby i staną się wyznacznikiem medycyny przyszłości. Wersja polska Toya Sound Studios. Tekst Artur Łukasiak. Czytał Mariusz Siudziński.